No cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym zręcznym vlogu. Tak dawno nie było, ale tak dzisiaj się pojawi. Właściwie to zobaczycie ten vlog prawdopodobnie jutro, czyli w piątek. Nagrywam go w czwartek, ponieważ przypuszczam, że będę musiała domontować z racji tego, co chcę Wam pokazać, ale to może później. Najpierw powiem Wam, że dzisiaj ogólnie pisałam test znajomości języka japońskiego na moich zajęciach, na kursie. Nie jest to, wiadomo, żaden jakiś egzamin sprawdzający taki, nie wiem, powiedzmy, czy w ogóle będę się nadawała, żeby chodzić dalej, bo wiadomo, to jest kurs, ja za to płacę, więc tutaj nie jest to na zasadzie jak studia, jak szkoła, jakaś poważna czy coś takiego. To jest po prostu taki luźny test sprawdzający moje umiejętności. No i nie powiem, żeby był jakiś bardzo łatwy, zwłaszcza, że te rzeczy, które się uczymy teraz na japońskim, są dosyć skomplikowane. Mogę Wam pokazać kilka moich notatek zacnych, z których się uczyłam. Moja piękna pisownia. Powiem Wam, że najgorsze są, bo tu są różne formy wypisane, na przykład, jakbym chciała opowiedzieć o moim hobby, to tutaj jest na dole, jak się buduje hobby. Albo jak się coś lubi robić, czego się nie lubi robić, jak się jest w czymś dobrym albo w czymś złym. Wiecie, różne takie formy, jak tego używać. Najgorsze są takie tabelki, ponieważ w tych tabelkach są odmiany czasowników, przymiotników i rzeczowników. W zależności od tego, jaka to jest forma, czy to jest forma długa, taka formalna, czy forma krótka, nieformalna. W dodatku jeszcze taka jest tabelka, taka sama w przypadku czasu przeszłego. Więc i w dodatku ta forma nieformalna jest o wiele trudniejsza. O, tutaj jest, no już nie robiłam tego w formie tabelki, ale no. Tak, to mniej więcej wygląda, że to jest po prostu jedna wielka tragedia. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim, dlatego no, nie spodziewam się jakichś, nie wiem, jakichś wysokich wyników z tego testu, ale no, ale pisałam, tak. Poddałam się badaniu. Poza tym dzisiaj nam ogłaszali konkurs na lekcji. Chociaż wcześniej maila dostałam na ten temat. Dostaliśmy taką informację, oczywiście po japońsku, co na tym konkursie będzie. Z tego co wiem, to będzie to na zasadzie wypowiedzi ustnej na jakimś festiwalu, bodajże, gdzie będziemy po prostu mieli jakieś 3 minuty chyba na to, żeby opowiedzieć o jakimś temacie, po japońsku oczywiście. I potem komisja zadaje jakieś tam chyba z 2-3 pytania na temat tego, co żeśmy powiedzieli. Mamy na to odpowiedzieć i tak mniej więcej wygląda ten konkurs. My się podobno zaliczamy do tego, nasza grupa. Aczkolwiek nikt z naszej grupy nie czuje się na siłach. Znaczy nie, może jedna albo dwie osoby się czują na siłach, natomiast cała reszta raczej niespecjalnie, w tym ja, się nie czuję na siłach na ten konkurs, więc raczej sobie odpuszczę, ale no jestem ciekawa, zwłaszcza że z moimi fobiami na temat przedstawień publicznych, bo ja nie potrafię mówić publicznie. Miałam wielki stres, jak musiałam przedstawiać publicznie moją pracę z polskiego na maturze i to mi wystarczy, naprawdę to mi wystarczy, dziękuję. Także nie, zdecydowanie nie. Dobra, a poza tym, aha, rozmawialiśmy też dzisiaj o Wielkanocy ogólnie na japońskim, tak sobie. I tak z ciekawostek, nie wiem czy wiecie, ale w Japonii nie obchodzi się Wielkanocy. To jest
no, u nich nie ma takiego święta, więc nawet chyba nie mają nic zapożyczone jakoś specjalnie właśnie z zagranicy, tylko właśnie my opowiadaliśmy panu, naszemu sensejowi, o właśnie zwyczajach polskich, o polskiej Wielkanocy. No, to tak, kwestii ciekawostki. No, a oprócz tego, to co wam właśnie chcę dzisiaj pokazać też, kupiłam nowy CD Action. Nowy CD Action. Jest tutaj kilka gier oczywiście, ale przede wszystkim jest recenzja Mass Effect Andromeda. Jestem bardzo ciekawa, jak została oceniona. Tylko myślę, że sobie przełączymy teraz, ten vlog będzie troszeczkę dłuższy, wybaczcie. Przełączymy sobie na kamerę tą drugą i pokażę wam już bardziej w miarę normalnie ten CD Action i zobaczymy sobie, jak to tam zostało ocenione. No, także zaraz wracam. Przepraszam, że cięcie, no ale siła wyższa. A tutaj sobie kotek śpi na drapaczku. No, musiałam go niestety przenieść z mojego fotela. Ostatnio bardzo lubi tam spać. Okej, CD Action się prezentuje w ten sposób. Mamy tutaj... jakie gry ciekawe mamy? Valiant Hearts, The Great War, Prince of Persia, Piaski Czasu. Wydaje mi się, że Piaski Czasu już kiedyś były w CD Action, bo nawet wydaje mi się, że je mam stąd, gdzieś tam zakopane, ale no, ciekawe, że są drugi raz, chyba że to są jakieś inne Piaski Czasu, ale wydaje mi się, że były tylko jedna. Dobra, jakiś spoiler alert. Collector's Edition, Guilty Gear X2, Reload, nie jestem pewna, co to jest. Szczerze mówiąc, oprócz Prince of Persia, to nie kojarzę żadnej z tych gier. No, ale to tak kwestii wyjaśnienia. Okej, okładka jest bardzo ładna w sumie. Niestety, przepraszam, trochę się będzie odbijać, bo niestety światło sztuczne. Staram się w miarę możliwości zrobić tak, żeby jak najmniej się odbijało. Tu One Blade. Okej, zobaczmy sobie, co tu ciekawego nam... Jakieś inne targi w Bostonie. Targi gier komputerowych. Czyżby? Graveyard Keeper. Nie wiem, co to. Overwatch. Pierwsze informacje. O, Pyrkon 2017. Tak chciałam na to pójść, ale niestety się nie zebrało. O! Indyki na Switchu. Może być ciekawe. O, Intel Extreme Master z Katowice znów się udał. Oczywiście, że tak. Okej, coś tu ciekawego na temat coś Wiedźmina. Śródziemie, cień wojny. Okej, to nas tak średnio interesuje. Znaczy mnie. Przepraszam. Morda. Tak, nie chciałabym za długo. O, Uncharted The Lost Legacy. Ja to chcieć. Będę potem czytać na ten temat. Ale dużo napisali, fajnie. Dużo fajnych rzeczy w produkcji. Dobra, to jest Mario Maker. Nie chciałabym też za długo, żeby to trwało. Żeby vlog nie trwał 100 lat. Oxygen not included. O, to brzmi zabawnie. Nie tak bogata jak Don't Starve, ale również szalenie grywalna. Okej, zobaczymy. Black Wake. Czy to się kojarzy z jakimiś pirackimi klimatami? Tu jest jakiś quote, nie wiem co to. Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać. Aha, okej. jakiś Observer. Okej. Nordgard. Die for Valhalla. O, idzie drugi kot. Nie wychodź mi teraz stąd. For the King. We need to go deeper. O, też brzmi jakoś zabawnie. O, Mass Effect Andromeda. Ta gra nie ma żadnych szans, by sprostać legendzie pierwszej trylogii i naszym oczekiwaniom. Czy to moja refleksja po ukończeniu MMA? Nie, tak sobie pomyślałem ze 2-3 lata temu, gdy już z grubsza znaliśmy założenia czwartej odsłony cyklu Mass Effect.
Jej. Fajnie, ile stron czytania ze smaczków. Jeśli ktoś nie chce się dowiedzieć, jaką ocenę dostał, to polecam wyłączyć ten film. Postawiłem pudełko z tą grą obok trylogii ME. Zasłużyła sobie. Ojej. Dobra. I ocena. 8. Jej. Ale pewnie minusów sporo. Zaraz zobaczymy, czekajcie. Czuć klimat ME, scenariusz daje radę, grafika, lokacji i muzyka, optymalizacja, ale cutscenki się tną. No, ja na razie nie zauważyłam, ale no, grałam na PS4, więc nie wiem w sumie. Projekty postaci, twarze, mimika, animacje, no to już zdążyłam zauważyć. Za długa i za wielka. Aha. Żeby dostała minus za żeby gra dostała minus za zbyt długą, to jest dość ciekawe, ale okej. Powoli się rozkręca, to też słyszałam, aczkolwiek no, na razie jestem jeszcze zbyt blisko początku. O, może tak. Za dużo tej eksploracji. Cena nie zachęca. No, cena zdecydowanie nie zachęca. To trzeba im przyznać, bo normalnie podstawowa wersja gry powinna kosztować no, na pewno nie więcej niż 150 zł, a no, Mass Effect no, przykra trochę. No, ale to tam. Ale fajnie, ale będę czytać. Super. No, a Alor ocenił na 7. To tak swoją drogą. Kielaslaj. Kurczę, dobra. Mogę Wam jeszcze na szybko pokazać, co tu mniej więcej jest. Ale się cieszę. Fajnie. Będę miała co czytać. Haha. Ghost Recon. To też jest ocena 7 plus, jakby ktoś kogoś interesowało. Tu jakieś animacyjne. Tu coś na 9 ocenione. No ładnie. O, Lego World, to też chciałam. Tak swoją drogą. 7 plus. Chętnie bym zagrała, ale nie mam na razie kasy na to. O, Zelda. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Już wiem, kogo to zainteresuje. Pozdrowienia dla siostry. Nowy standard gier z otwartym światem na przenośnej konsoli. Na ile została oceniona? Wow, na 10. Ja cię kręcę. No, rzadko się widzi pełne dziesiątki. Tak mi się wydaje w sumie. O, Blink. To wygląda jakoś sympatycznie. To też wygląda sympatycznie. One, two, switch. Na 7. Styks. Tu jakieś reklamy inne dziwne. O, Snipper Clips. O, grałam w to z siostrą właśnie. 8 plus. Fajne. Robimy show business. Dobrze, myślę, że będziemy to kończyć, bo to już jest publicystyka. To już może sobie darujemy. Tam potem jest sprzęt. Ja głównie interesowało mnie właśnie Mass Effect i jeszcze Uncharted. Kurczę, jestem taka ciekawa. Okej, dobra. To by było na tyle z mojej strony. Przepraszam, że ten vlog znowu wyszedł taki długi, ale no cóż, dawno nie było. Dobra. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba CD Action. Co byście chętnie zagrali tutaj z tych gierek, które się tak przewinęły? Albo co może chcielibyście zobaczyć u mnie? Też możecie napisać. No i cóż, i czy kupujecie CD Action? Okej. O, i czym też macie problemy z wystąpieniami publicznymi? Jeśli nie, to też piszcie. Podzielcie się, jeśli macie jakieś dobre sposoby, żeby się tego pozbyć, takiej fobii. Dobra, no to tyle ode mnie. Dzięki bardzo i do usłyszenia w kolejnym zręcznym vlogu. No to cześć.